Serwusik, Tonsil Alton 70 Takie zestawy głośnikowe otrzymałem do naprawy Ale powiem szczerze już na początku Jeśli dbacie o, swój, o swoje zdrowie psychiczne Nie oglądajcie naprawdę, bo będzie troszeczkę jadu Wypływało się z tego filmu Oraz polecam naprawdę kurwy i polecam chuje W każdym razie Przeglądłem sobie to i owo, zobaczyłem oczywiście tutaj zwrotnice między innymi, głośniki, głośniki jak sami możecie dostrzec nie są oryginalne niskotonowe, to już dyskwalifikuje do jakiejkolwiek naprawy, gdyż już wam tłumaczę dlaczego. Po prostu przekroczy budżet, a większość z was, oczywiście, tak by wyciągała ręce po pieniądze w tym chorym katolickim kraju. Ja rozumiem, może to kogoś obrazić, ale powiem szczerze, mam to w głębokim poważaniu i najwyżej dostanę bana na YouTube, najwyżej będzie usunięcie kanału. Trudno, w każdym razie o co chodzi. Poświęciłem czas, poświęciłem energię. I nie weznę ani grosiczka złamanego za sprawdzenie tego i owego, gdyż mam swój honor i zasady. A niestety większość ludzi nie ma dzisiaj honoru i zasad, totalnie, w ogóle żadnych. Tylko potraficie tak wyciągać ręce po pieniądze. Zresztą nie tylko wy, gdyż nasz wspaniały rząd. Wyciąga ręce po pieniądze, i nie tylko, ale w każdym urzędzie, niestety, musicie płacić za wszystko, za pozwolenie na budowę. Trzeba zostawić pieniądze, oczywiście, tym chorym, baranom, tempakom i idiotom. Ale wracając do chociażby kolumn, to jak możecie też zauważyć, jest tutaj. Odchodzi okleina z każdej strony. Co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że z tyłu, może nie w tej kolumnie, ale w tej to też również można zauważyć, odchodzi tym na ściana. Jest to, jak mówię po raz kolejny, nieopłacalne, pomimo że energii już sporo na to wydałem. Ale tutaj jeszcze macie kolumnę. Proszę bardzo. Odchodzi wyraźnie. Tył. Jest napuchnięta. Otrzymała wilgoć, nieopłacalna totalnie. Naprawa regeneracja. Właściciel uznał, aby nie naprawiać. Nie szukać nowego, jako tako dobrej bazy do samych kolumn, znaczy do naprawy. Taką postanowił decyzję. I trzeba tę decyzję. Uszanować. Ja to rozumiem wszystko doskonale. I co najważniejsze, to jeszcze przyznam się Wam, że od przeszło roku walczę z tymi kurwa gnojami, pierdolonymi, złodziejskim, skurwiałym jebanym Zusem i mam to w głębokim już poważaniu, gdyż niestety choruję dość poważnie. Niektóre osoby wiedzą, niektóre osoby nie wiedzą. Część osób wie taki. Oglądający mnie często znajomy nie będę mówił jego imienia. Pewnie sobie tego nie życzy. W każdym razie pozdrawiam go serdecznie z tego miejsca. Jeśli będzie chciał, to będzie to, powie coś w komentarzu. Na pewno to napisze. Co jeszcze można zwrócić na uwagę, to to, że są przykręcone takie oto. Ciekawe, kółeczka od fotelu. Ktoś sobie to tak wymyślił. Nie mi to oceniać. Jak mówię, to już każdego dobra inicjatywa, gdyż pomysłowość w tym narodzie mnie już w ogóle nie zaskakuje. Nie wiem, czy się podobał Wam film. Jak chcecie, oczywiście coś w komentarzu napisać, piszcie jak chcecie, to możecie zgłaszać ten film na YouTube ja powiem szczerze, szkoda mi już energii i zdrowia na to wszystko gdyż już wiele energii poświęciłem całej tej instytucji, o której już powiedziałem złodziejom w ZUSie tak jak mówię i dla mnie jest to już Totalnie, totalnie złe. To tak bym nazwał. Pokrótce będzie oczywiście jeszcze informacja, gdyż jak mówię, już naprawdę mam totalnie serdecznie dość życia w tym chorym kraju. Naprawdę odechciewa się Wiele rzeczy. Naprawdę wiele rzeczy dlatego też mnie nie było. Niestety choruję, co już wspomniałem. I to dość poważnie. Jak mówiłem, chcecie. Może, możecie to pisać w komentarzu. Możecie się dopytywać, co mi jest. Możecie dzwonić. Numery telefonu są podane. Numer telefonu jest podany, jest mail, jest wszystko. W każdym razie dziękuję ślicznie za uwagę. Trzymajcie się. na razie. i hej.